Dziękuję bardzo, pani marszałek. Chciałam zadać pytanie, które przede mną zadał już pan senator Kwiatkowski, albowiem to jest bardzo ważne, że to tak istotne przedłożenie nie jest przedłożeniem rządowym, tylko jak słyszymy, jest to przedłożenie poselskie i mało tego, nie było nikogo z rządu, kto broniłby i nie było też autora tejże ustawy. Pytanie zostało zadane, mogę je powtórzyć, ale rozumiem, że odpowiedź będzie pana senatora sprawozdawcy taka sama. Nie było nikogo, nie było autora tego przedłożenia poselskiego obecnego na naszych komisjach. To znaczy tak, pani senator, były osoby, byli przedstawiciele rządu, nie było pana ministra. Natomiast no niewiele usłyszeliśmy wczoraj od przedstawicieli strony rządowej. No, główny temat to było to, że musimy dostać pieniądze z KPO. Nie usłyszałem w wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa ani jednej jakiejś pogłębionej analizy dotyczącej, czy to ma coś wspólnego z konstytucją, od strony prawnej. I oczywiście rozumiem, że przedstawiciele KPRM nie muszą być kompetentni, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, jeżeli uchwalimy tego typu ustawę w wymiarze sprawiedliwości. Nie było odpowiedzi, dlaczego uważają, że nie będzie problemu, jeżeli przerzucimy te sprawy immunitetowe do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Znaczy, nie było ani jednego merytorycznego głosu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Ja odnotowałem główny cel KPO, a i dowiedzieliśmy się, bo takie pytanie padło, bo padło od nas pytanie, no dobrze, a na jakiej podstawie, jeżeli państwo nie wypowiadacie się w tym zakresie na komisji, no ale to na jakiej podstawie uważacie, że to jest zgodne z konstytucją i z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami? Dostaliśmy odpowiedź, że są 4 opinie prawne. Dostaliśmy je na, ja je dostałem na 10 minut. No nie wiem dokładnie, no nie liczyłem tego, ale no tuż przed rozpoczęciem komisji. Przepraszam bardzo, oczywiście przed posiedzeniem teraz plenarnym, czyli przed chwilą.